chcielibyśmy popracować nad techniką jazdy. Jest dzisiaj instruktor, trener Daniel. Nam zależy na tym, żeby każdy kierowca, który od nas wychodzi, potrafił zahamować awaryjnie. I to też Eddie powiedziałem, że to jest podstawa do tego, że w razie czego, jak kiedyś coś się złego wydarzy na drodze, ty musisz wiedzieć, jak się hamuje awaryjnie. I twoje zadanie to będzie zatrzymać się na jak najkrótszym odcinku drogi. To jest nawierzchnia śliska. Ona symuluje hamowanie na takim ubitym śniegu. Mocno gaz i trzymasz do momentu, aż krzyknę hamuj i rozpoczynamy hamowanie awaryjne. Okej. Dobra, ruszamy. Mocno gazu i cały czas gaz, 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 gaz. Hamuj awaryjnie. Trzymaj, 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 trzymaj. Jest. Ale wszystko aż pulsowało. Wszystko pulsowało, było słychać. Czułeś? Bardzo dobrze, jak ABS pracuje. I zobacz, co się stało, jak się zatrzymaliśmy. Co się włączyło? Awaryjne. I teraz powtórzymy to jeszcze raz. Tym razem podniesiesz sobie ręce do góry. Hamuj awaryjnie i ręce do góry. Trzymaj, 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 trzymaj. I zobacz, auto zachowuje się stabilnie. Mamy elektroniczny rozdział siły hamowania pomiędzy osie, pomiędzy poszczególne koła, dlatego auto nigdzie to nie uciekało. Nie, niesamowicie. Mam wrażenie, że tam w ogóle jakieś noże wychodzą i się zasycają, wbijają się w ziemię. I wbijają się w ziemię i zatrzymują samochód. Przystępując do egzaminów, ludzie nie są świadomi, że muszą się nauczyć również reakcji w takich sytuacjach zagrożenia, że to nie chodzi tylko o to, żeby zapamiętać znaki i jakieś generalne, najważniejsze zasady, ale no, też nauczenie się takich rzeczy ekstremalnych trochę, bo one się po prostu mogą zdarzyć. Muszę powiedzieć, że jak schodziłam z toru, to miałam więcej radości i satysfakcji z tego, że się w każdym dniu czegoś nauczyłam. Chłopaki! Cześć, synek! Ja dotrzymuję słowa i zakładam też, że Eddie tego słowa dotrzyma. Nie, Jezus, nie, a dlaczego on się rusza? I on do góry nogami jest? Nie, ja nie dam rady. Ale obiecujesz nam, dajesz swoje słowo, że za 2 tygodnie siądziesz do symulatora? Coś mi obiecałaś 2 tygodnie temu. Nie, byłem świadkiem tego. Nie. Trzymajcie to auto. Trzymamy, nie obróci spokojnie. Się. Boże, świetnie, ja... Mama wsiada, jestem z tobą. Będzie dobrze. Chodź. Ja lubię dotrzymywać słowa. Jestem osobą honorową. Jak powiedziałam, że zrobię coś, to zrobię. Jezus, Aniu, uprzedzą? Kotek, on jest... Nie. Boże. Trzymaj się tej kierownicy. No. Boże. O Boże! O Boże! Jezus Maria! Super odważna. No, zrobiłam, no. Każdy, kto dostaje prawo do jeżdżenia, zdaje ten egzamin. Powinien to zrobić. Na program zaprosił sponsor. Dostawca nowej Skody Superb.